Po pierwsze, jest to książka, która uderza językiem. Językiem gęstym, wesołym, językiem zmysłowym, językiem, który szaleje w pewnym sensie, jest całkowicie doskonale wolnym, językiem, w którym wszystkie rzeczywistości są opisane i z taką samą intensywnością. Ta książka ma w sobie wiele rzeczywistości. Jest na pierwszej stronie obraz placu apelowego w obozie koncentracyjnym, zaraz potem plaże w Ostendzie, a potem już wędrujemy w przyszłość. Wędrujemy w inny wymiar czasu, wędrujemy na zlot aniołów. Jest to książka więc, której bohaterami są aniołowie, głównym bohaterką jest Anielica, socjolog zresztą, ubrana w dżinsową kurteczkę, pozbawioną skrzydeł. Jest Festyn Mód Anielskich i jest wreszcie festiwal wierszy anielskich skatoerotycznych. Ale jest i Pan Bóg, jest i diabeł oczywiście, jest i wędrówka do góry Ararat. Ale jest w tej książce coś, co jest również zachwycające, to jest san, do którego wraca autor, san z nad rzeki, której się wywodzi. A cała ta książka jest właściwie książką o, można powiedzieć, w której metafizyczne, czy postaci z wielkiej metafizyki, z wielkiej tradycji, Pan Bóg, aniołowie, są w tych samych dekoracjach, ale zupełnie odmienni. Aniołowie nie mają skrzydeł, Pan Bóg chrapie, a właściwie wszystko dzieje się w jakiejś sferze poreligijnej. Pan Bóg jest bezsilny. Silny pozostaje tylko język i pozostaje wyobraźnia. I to, za co wdzięczny jestem autorowi tej książki, to przede wszystkim za doskonałą wolność. Wolność mówienia, wolność myślenia i wolność malowania niesłychanych, niezwykłych obrazów. Chodzi oczywiście o książkę autora wielu, wielu tomów prozy, Mariana Pankowskiego, Zlot Aniołów. Dziękuję. Prosimy autora. Nie ma autora. W imieniu autora nagrodę odbiera pan Piotr Marecki z wydawnictwa Krytyki Politycznej. W imieniu Krytyki Politycznej i w imieniu pana Mariana Pankowskiego dziękuję za przyznanie nagrody. Będę miał przyjemność odczytać państwu krótki list, który pan Marian Pankowski przesłał do mnie kilka dni temu. List nie dotarł pocztą tradycyjną z wiadomych powodów, jest wersja z faksu. Marian Pankowski, 10 czerwca 2008 rok. Drogi panie Piotrze, otrzymałem dziś list z programem Dni Nagrody Literackiej Gdyni, jak również imienne zaproszenie na galę finałową. Ucieszyło mnie nominowanie ostatniego Zlotu Aniołów i bylibyśmy razem pojechali nad polskie morze, gdyby nie ważny obowiązek rodzinny, który wymaga mej obecności w brukselskim domu. Spadłby mi kamień z serca, gdyby pan mógł się udać na ten festiwal żywej literatury i wyrazić członkom kapituły, jak również publiczności, zażenowane przeprosiny autora. Żal mi, że mnie tam nie będzie. Jeszcze nie widziałem naszego morza. Losy wojenne pchnęły mnie via Auschwitz, Grossrosen i Bergen-Belsen do Belgii. Pierwsze morze ujrzałem w Ostendzie. Postaram się jeszcze w tym życiu poznać nasz Bałtyk i miasto, które tak życzliwie odniosło się do moich aniołów. Dłoń serdecznie ściskam, Marian Pankowski. Dziękuję.